Nie możesz oglądać kanału sportowego na YouTubie? Nasze programy w formie podcastów znajdziesz w Empik Go! Jest piątek, a jak piątek to magazyn Pierwsza Klasa, traktujący oczywiście o rozgrywkach pierwszej ligi, bo tak się składa, że jesteśmy po pierwszej kolejce nowego sezonu. Dzisiaj mówimy sobie wszystko to, co wydarzyło się w miniony weekend i zapowiemy to, co wydarzy się w przyszły. W studio moi goście trener Marcin Sasal, dzień dobry. Dzień dobry. Rafał Grodzicki. Dzień dobry. I Mateusz Rokuszewski. Dzień dobry. Panowie, dzisiaj mnóstwo tematów, więc od razu przychodzę do rzeczy, od razu sobie zaczynamy od pierwszego spotkania, jeżeli pozwolicie. Chronologicznie postaram się to rozpocząć. Zaczniemy od tego meczu piątkowego, Termalika Brukbet kontra Odra Opole. 2-1 wygrywa zespół, który jest typowany do miejsca w pierwszej dwójce. Tak przynajmniej przed sezonem typowano. I chyba nawet tutaj jedna osoba w studio też się pod tym podpisywała. Puszczam oko do ciebie, Roki. Termalika według ciebie pokazała się ze strony właśnie takiej, jaką oczekiwałeś? No, ciężki mecz dla Termaliki, ale no, trudno się dziwić, no bo Odra to po ostatnim sezonie pewnie nie jest zespół, który będzie lekceważony przez kogokolwiek. Byli w barażach, moim zdaniem bardzo dobry mecz rozegrali z Koroną Kielce, choć wynik mówi co innego, ale czasami tak to w piłce wygląda, że nie ta drużyna, która optycznie ma przewagę, zyskuje także przewagę w bramkach. Jedno się nie zmieniło, Mikinić pewnie wykorzystuje stałe fragmenty gry i też jest liderem tego troszeczkę pozmienianego zespołu, ale jednak tutaj ja patrzę na Brukbet i wydaje mi się, że od pierwszej kolejki widać to, że udało się zatrzymać wielu wartościowych piłkarzy jeszcze z poziomu ekstraklasy, którzy na tym w tej najwyższej klasie rozgrywkowej robili różnicę i oni na poziomie pierwszej ligi pewnie będą robić różnicę jeszcze wyraźniej. Mam tutaj na myśli Poznara, od którego okej, zaliczył taką asystę, że piłka się od niego odbiła, ale tak z przebiegu gry i czy Zdicz wyglądał bardzo dobrze, Radwańskiego, Mesanowicia i pewnie jeszcze kilka nazwisk moglibyśmy wymienić. 19-letni Marcel Błachewicz, zdobywcą tego gola na 2-1, wszedł z ławki, wypożyczony z Wisły Płock, zawodnik, bardzo pewne uderzenie i rzeczywiście Brukbet no, zdobywa planowe 3 punkty, bo to co mówi Roki, spotkanie ciężkie, ale jednak no, nikt chyba nie wyobrażał sobie innej inauguracji. No zdecydowanie, na własnym stadionie 3 punkty, myślę, że każdy dopisywał przed spotkaniem, a ja absolutnie byłem zaskoczony postawą Odry Opole, która po pierwszych 45 minutach wcale takiego wyniku na zakończenie spotkania nie musiało być. Odra również atakowała, a dodajmy do tego, że Odra zmieniła trochę skład. Odeszli zawodnicy, tacy jakby chociaż Trojak, tak, który stanowił mimo wszystko tą taką opokę w środku pola. Świetnie ustawiał się w obronie, również gdzieś tam te jego długie piłki były bardzo często wykorzystywane i Odra dzięki tym właśnie podaniom wyglądała w poprzednim sezonie bardzo dobrze. Ci zawodnicy odeszli. Wiemy też o tym, że Odra mimo wszystko chce trochę postawić na młodszych zawodników, spokojnie pograć w tym sezonie, a umówmy się, wynik 2-1, okej, Termalika zdobywa 3 punkty, tak jak sobie założyła, ale po ciężkim boju i niekoniecznie, ja przynajmniej to jest moje zdanie, zasłużone zwycięstwo Termaliki. Mhm. No, tutaj wiele żeście powiedzieli, natomiast ja się więcej spodziewałem po Odrze. Pamiętając, jaką miała świetną końcówkę, jak dobrze budowała akcję, jak dobrze grała. I między innymi też po cichu liczyłem na to, że będzie czarnym koniem tego finiszu. Natomiast rzeczywiście trochę zmian, trochę ten okres przygotowawczy to wszystko zaburzył. I to nie był zespół, który dużo posiadał piłkę, który kreował akcje, który miał fajne fazy przejściowe i to między innymi chyba też ułatwiło trochę zadanie Termalice, która rzeczywiście ma dużą jakość, jeśli chodzi o zawodników i widać, że są nastawieni na szybki powrót, chociaż tak jak powiedziałem, trochę też i przypadku przy tym rzucie karnym, przy tych sytuacjach, gdzieś tam piłka od kogoś odbija, ale no, można powiedzieć, że
tej dyspozycji Odry zasłużone zwycięstwo Termaliki. Beniaminek, Ruch Chorzów, grał też w piątek swój mecz ze Skrą Częstochowa, 0-0. Rośli, czemu się uśmiechasz? Spojrzałeś taki głęboki wdech od razu. No bo to była obrona Częstochowy, dosłownie, tylko że w Chorzowie, bo to jak Skra broniła się, to trzeba powiedzieć, że dzielnie, ale momentami bardzo rozpaczliwie. Statystyki też są nieubłagane dla drużyny z Częstochowy i to jest duży wyczyn, że oni nie stracili w tym meczu bramki i że wywieźli z Chorzowa remis. Tak, Kuba Bursztyn zamienił siedzenie na ławce rezerwowych w Pogoni Szczecin, choć on na tej ławce rezerwowych w sumie był dość widoczny w Pogoni Szczecin, bo był tym bramkarzem, który łapał żółte kartki za protesty. Nawet rozmawiałem z jednym z piłkarzy Pogoni Szczecin i pytałem się, o co chodzi. On mówi, że no, chyba chłopak ma takie ciśnienie, żeby zaistnieć jakoś w tych meczach, skoro Dante Stipica zamurował dostęp do bramki, no to robi to w ten sposób, ale to oczywiście tak z przymrużeniem oka, bo jestem bardzo ciekawy, jak on wypadnie broniąc regularnie. Ten pierwszy mecz bym powiedział taki słodko-gorzki, bo udało się zachować czyste konto, obronić kilka strzałów, ale też z dużą pomocą bramkarzy, no bo on był obrońców i innych zawodników z pola, bo zaliczył kilka nerwowych interwencji na przedpolu, ale ostatecznie no jest to zero z tyłu. Jestem ciekawy, czy Skra dalej będzie tym zespołem, która będzie dużo łapała tych czystych kont, bo między innymi dzięki, przede wszystkim chyba dzięki temu udało się utrzymać w zeszłym roku. Teraz wyzwanie pewnie będzie jeszcze większe, ale taka pozytywna ze strony Ruchu inauguracja mimo wszystko, bo wydaje mi się, że z taką grą na dłuższą metę te punkty będą wpadać. Ja myślę, że Ruch tutaj pokazał rzeczywiście swoją siłę, stworzył mnóstwo sytuacji. Ja zresztą spodziewałem się, że tak będzie przy dużej ilości kibiców. 8 tysięcy widzów. Mecz rzeczywiście jednostronny, dużo ataków, dużo kreowanych sytuacji. Natomiast wracając do Bursztyna, no zero z tyłu i to jest szczęście, bo rzeczywiście on musi się wykazać również tym, że obroni. Natomiast ta piłka mijała słupki, bramki, odbijała się od obrońców, ktoś wykopał z linii. Tych sytuacji było rzeczywiście mnóstwo. Dlaczego to nie wpadło? No nieskuteczność, no to liczy się to, co w sieci i rzeczywiście zawodnicy Ruchu muszą sobie tutaj pluć w brodę, bo mieli mecz w kieszeni, mieli 3 punkty. A jednak typowana przez tutaj wielu Skra potrafiła obronić punkt i pokazać to, co w pierwszej lidze jest właśnie solą, że czasami ten słabszy zespół skazywany na porażkę gdzieś tam potrafi coś jeszcze ugrać. A przypomnę, że jeszcze w końcówce meczu było taka sytuacja, której obrońca ratował, bo byłoby sam na sam z bramkarzem jeszcze dla Skry i mogłoby się skończyć katastrofą w Chorzowie. Ale w sumie rzadko zdarzają się takie mecze, że środkowy obrońca, Kasolik chyba konkretnie tam 4 czy 5 strzałów oddał. To naprawdę jest imponujące. Zaczęliście od Bursztyna. Popatrzmy na statystyki. Widać, że ja wiem, wierzę w to, że ten chłopak będzie w kolejnych spotkaniach jeszcze bardziej pomagał drużynie Skry Częstochowa. W tym spotkaniu przede wszystkim fatalna skuteczność napastników, ofensywnych zawodników. Wójtowicz, tak. Szczepan, oni chyba najbardziej Szczepan przede wszystkim miał no, setkę, jak nie powiedzieć dwusetkę, gdzie trzeba było tylko dołożyć spokojnie nogę, przestrzelił nad bramką. Nie, bo mu ta przewrotka weszła, ale to znowu nie obrona Bursztyna, tak? Tylko obrońcy efektownie, to wystarczyło tylko skierować piłkę do ale uważam, że to jest właśnie styl Ruchu, który gdzieś tam trener Skrobacz zaszczepił chłopakom od momentu, kiedy się zjawił w Chorzowie. Cały sezon poprzedni grali tak w drugiej lidze i uważam, że będą cały czas tak próbowali. Przede wszystkim na własnym stadionie, gdzie tych widzów przychodzi trochę jak na standardy pierwszoligowe i gdzieś tam cały czas dają im to zapewnienie z tyłu, że trzymają mocno za nich kciuki i dużo lepiej się wtedy gra. Dużo lepiej się gra ofensywnie. No i zobaczymy, co będzie w kolejnych spotkaniach. Oczywiście. Z wypowiedzi tutaj Janoszki i Foszmańczyka, zawodników doświadczonych, którzy tutaj stanowią o sile tego zespołu, dodam do tego, że trener Skrobacz zrobił zmiany, które rzeczywiście coś wniosły. Pląskowski tutaj pokazał się z dobrej strony. Rzeczywiście ta bramka nie padła, ale wszyscy zawodnicy ze swoich wypowiedzi są zadowoleni z tego, że fajnie grali, że kreowali akcję, że to jest ok. Rzeczywiście pierwszy mecz i myślę, że mogą śmiało patrzeć dalej w perspektywie kompletowania punktów, bo Ruch pokazał się z bardzo dobrej strony, jeśli chodzi o organizację gry i o to, że mają ciąg na bramkę, chcą kreować sytuację. Myślę, że to
to jest okej. Zawodnicy, skoro tak mówią przy meczu, który nie wyszedł punktowo i bramkowo, to znaczy, że mają pewność siebie i że w tej drużynie jest spokój i jest cel. No i przede wszystkim z perspektywy kibica fajnie się ogląda taką drużynę, która jest nastawiona na tak, jeśli chodzi o ofensywę i duża jest wymienność pozycji, duża wymienność podań, krótkich podań i to się podoba. To się podoba widzom i myślę, że Ruch w końcu złapie taką tą swoją skuteczność, jeśli chodzi o napastników i te bramki będą padać. Tak, teraz Ruch jedzie do Głogowa i to w teorii taki mecz, który pewnie byłby bardzo ciężki, bo ta defensywa Chrobrego w poprzednim sezonie była naprawdę imponująca, tyle tylko, że ona tak mocno się zmieniła i to widzieliśmy też w tym meczu w Rzeszowie, że to może być paradoksalnie taki dobry mecz, żeby się przełamać, strzelić tego pierwszego gola po awansie i też zapunktować. To była druga najlepsza frekwencja w tej pierwszej kolejce, tak się złożyło, że te dwie najlepsze frekwencje zapewniły nam zespoły, które są nowe w pierwszej lidze. Z jednej strony Beniaminek, z drugiej strony Spadkowicz, bo wiemy, że Wisła miała tę najlepszą, tam ponad 15 tysięcy widzów według oficjalnych wyliczeń, no a w Chorzowie ponad 8 tysięcy widzów. Mamy jedno pytanie od widza, takiego stałego widza, który zawsze dodaje taką litanię pytań. Wybrałem kilka tych ciekawszych, pozdrawiamy Michała. Utalentowanego bramkarza dodajmy, bo czasami z Michałem gram w piłeczkę. To jest ten Michał, no właśnie, no to Michał właśnie pyta o bramkarza właśnie do tego. 21-letni Jakub Bielecki ostatnio w drugiej lidze przepuścił najmniej bramek, czy bez doświadczenia da sobie radę również w pierwszej lidze. I jeszcze pytanie o obronę Ruchu. Ta złożona jest z mało doświadczonych zawodników, ale na plus Przemysław Szur. To właśnie pytanie od kolegi Mateusza Rokuszewskiego. Ale raczej nie do mnie, bo ja też szczerze mówiąc nie śledzę tak drugiej ligi. To Rafał doskonale śledził. Jeśli chodzi o Ruch, to cały czas tylko ja odpowiadam. No, okej. Jeśli chodzi o Kubę Bieleckiego, ja uważam, że w takim zespole jak Ruch, gdzie on ma za sobą praktycznie chyba wszystkie spotkania z poprzedniego sezonu, nie dał pobronić dwójce w ogóle w sezonie w lidze. Nie boję się o jego doświadczenie, a doskonale wiem i pamiętam, były mecze, gdzie zawalił bramkę, ale dużo więcej było spotkań, gdzie on pomógł swoim kolegom, swoimi interwencjami. Naprawdę, kapitalnie wyglądał. Ja swego czasu w Krakowie rozmawiałem z Marcinem Cabajem. Chciał gdzieś rozglądnąć się za bramkarzem do swojego zespołu, do Krakowi, bo tam jest trenerem. I zaczął wypytywać o bramkarzy drugoligowych. Ja mu generalnie powiedziałem o Kubie Bieleckim. Uważam, że to jest bardzo duży talent. On doskonale wie, gdzie ma problem. Ja o tym problemie głośno nie będę mówił. To jest problem do poprawy tylko i wyłącznie, jak on będzie sam chciał. I wydaje mi się, że będzie wtedy jeszcze lepszym golkiperem, ale teraz uważam, wszyscy się zastanawiają, co to za problem. Chodzi. No to na razie nie powiem. Na pewno pewnie jeszcze dojdziemy kiedyś do tego, ale uważam, że to jest bramkarz, który będzie stanowił o sile również tej drużyny i będzie sobie dawał radę tak samo dobrze, jak w poprzednich rozgrywkach. O Szurze chyba mówiło się, że to najlepszy obrońca drugiej ligi, także tu jestem w miarę pewny, że nie ma aż tak dużej różnicy, wydaje mi się, że pomiędzy tymi klasami rozgrywkowymi, żeby on nie potrafił tego przenieść. Wiecie co, no najważniejsze jest to, że Szur umie grać w piłkę. Do tego ustawienia i sposobu gry trenera Skrobacza on idealnie pasuje. On lubi wprowadzić piłkę. Do tego jest silny i bardzo szybki, więc Ruch, który lubi również grać wysokim pressingiem, on idealnie się sprawdza, bo każda piłka za plecy obrońców, trener Skrobacz nie musi się bać o to, że pojedynek szybkościowy zostanie przez niego przegrany. Ja uważam, że to jest jeden z ciekawszych transferów Ruchu. Na pewno nieprzypadkowy, bo to był zawodnik, który na pewno był śledzony przez skautów, trenerów Ruchu i trener Skrobacz wiedział, że on go będzie potrzebował do pierwszej ligi. A przy czym tak z ocenami chyba warto się wstrzymać, bo w zasadzie patrząc nawet na wszystko to, co my powiedzieliśmy o tym spotkaniu, defensywa Ruchu nawet nie została za bardzo sprawdzona, poza tam dwoma wypadami. Widzieliśmy statystyki. No właśnie, tak, właśnie o tym chciałem więcej powiedzieć. Więcej widzieliśmy w ofensywie Kasolika niż w defensywie. Zdecydowanie. Jego właśnie o tym chciałem powiedzieć, że trochę się nie zgadzam, bo różnica między drugą ligą a pierwszą jest. Tak samo jak między trzecią a drugą i to jest trochę inny świat, natomiast ten świat został
ci zawodnicy zostali wepchnięci w ten świat razem ze swoim zespołem. Oni nie przyszli gdzieś tam z niższej ligi do wyższej i mają się tego uczyć, tylko są w tym... No Szur awans akurat nie zrobił, tak? W tym swoim środowisku, mówię o Bieleckim, tak? Że jednak będzie mu trochę łatwiej, bo jest w swoim środowisku. No i rzeczywiście tutaj trzeba poczekać kilka kolejek, jak się to wszystko dalej potoczy. No bo po pierwszych meczach nie można tutaj ani nikogo skreślać, ani nikogo typować na plus. Natomiast w pierwszej lidze jest bardzo dużo doświadczonych zawodników, którzy grali w ekstraklasie, którzy są obyci, którzy wykorzystują każdy błąd, którzy widzą po prostu i swoim doświadczeniem potrafią coś zrobić też z niczego. I to jest ta różnica między pierwszą a drugą ligą, więc zresztą popatrzmy w tej nawet kolejce, wielu zawodników po 30 było, no jakościowo się wyróżniali, strzelili bramki, czy mieli świetne interwencje w obronie i to należy po prostu wziąć pod uwagę. Ja szanuję trenera zdania, ale oglądałem spotkania Bieleckiego, oglądałem spotkania Szura i jeśli chodzi o tych dwóch zawodników, to ja jestem dobrej myśli. Tak naprawdę ta różnica pomiędzy trzecim a drugim poziomem rozrywkowym jest trudna do rozstrzygnięcia, bo jest to coś nienamacalnego. Ja bardziej patrzyłem na to, jak odnajdują się Beniaminkowie. To, że niekoniecznie od razu spadają, nawet jeśli nie jest to duża przebudowa i to, że często też potrafią od razu powalczyć też o awans do ekstraklasy. Też pamiętajmy o tym, że ten ruch Chorzów to jest taki trochę inny Beniaminek. No tak. Oczywiście, ale no Górnik Łęczna, tak? Przykład Beniaminka, który rok po roku potrafił zrobić awans, a to nie jest kasus Widzewa, ruch i tak dalej, tylko drużyny, która gdzieś była budowana tak od podstaw. To skoro mówimy o Beniaminkach, przenosimy się na stadion kolejnego. Chojniczanka też zagrała bardzo ciekawy mecz z GKS-em Tychy 2-2 i znowu kazus bramkarza nam tutaj wyjdzie na tapet, ponieważ no, tam doszło do sytuacji co najmniej ciekawej. Kacper Dana puścił gola z połowy boiska, bowiem co prawda jego zespół prowadził, ale stracił gola możliwie najszybciej jak tylko się dało, bo już po wznowieniu ze środka boiska przepis oczywiście pozwalający na to, żeby wykorzystać gapiostwo w tym wypadku młodego, debiutującego bramkarza, który i tak mecz opuścił z kontuzją ostatecznie, więc życzymy Kacprowi zdrowia. Natomiast no, przedziwne spotkanie i no, taka sytuacja, która tego młodego chłopaka może mocno przytłoczyć mentalnie. No, zdecydowanie tak. No, problemy z obsadą bramki, no bo etatowy bramkarz, kontuzja i teraz był problem. Ja rozmawiałem z trenerem Dominikiem Nowakiem, który można powiedzieć, że nie chciał za bardzo na ten temat rozmawiać, bo po prostu wściekły. No a druga sprawa, że troszeczkę no, spalony bramkarz, tak? No bo nie wiadomo, czy to jest to kontuzja wynikająca z gry, czy rzeczywiście taka już psychiczna. A tam doszło do zderzenia na pewno, nie? Tam kiedy strzelał tak. Później. Natomiast z urazem. Błędy szkoleniowe, tak jak się to zdarza zresztą z młodymi zawodnikami, no nie biegnie się tyłem na żadnej pozycji, a zawodnicy młodzieżowcy bardzo często, ja zresztą mam do czynienia z tym i oduczam, mówię, jak możesz biec tyłem, przecież to nie ma szans w ogóle dogonić piłki, ani obliczyć niczego, więc to jest kwestia błędów technicznych i kwestia ustawienia. Może to spontanicznie, że chciał się cieszyć z tej bramki i wyszedł dość wysoko. Tutaj w relacji telewizyjnej nie było to uchwycone tak idealnie, gdzie on tak naprawdę stał, bo mieliśmy już tą końcówkę, no ale tutaj trzeba też Szymona Skrzypczaka docenić, no bo to nie każdy może tak po prostu zrobić, ustawia piłkę, widzi i podejmuje decyzję. To jest to, o czym przed chwileczką mówiłem, że to doświadczenie, to ten zawodnik, który już ma duży przebieg, jeśli chodzi o ilość meczów, potrafił wykorzystać taką sytuację, w której się znalazł i podjąć odpowiednią decyzję. No i młody bramkarz został skarcony. Natomiast co będzie dalej? No nie wiem, czy trzeba będzie chłopa odkopać, bo jest zasypany w piachu, nazwijmy to. No, nie wiem, czy to psycholog, czy ktokolwiek, ale to jest rola teraz trenera od bramkarzy i rola klubu, żeby z tym zawodnikiem coś zrobić, bo zawsze się jakieś klopsy przydarzają, a na pewno trzeba będzie z tym żyć. Słuchajcie, no, ja uważam, że niepotrzebnie pastwimy się nad bramkarzem. To nie był jakiś wielbłąd tego bramkarza. Skrzypczak wykorzystał to, że był zbyt wysoko ustawiony. Ja bym się skupił na tym, że to jest przepiękna bramka. Inteligencja, zmysły, pomyślał o tym. Ja nie przypominam sobie, jak ja grałem w piłkę, żeby ktoś sobie... Okej, były wtedy inne zasady, tak? Trzeba było zagrać tą piłkę do przodu i tak dalej. To była ta sekunda, nie? To już była sekunda, tak. Ale nie przypominam sobie nawet próby, żeby ktoś chciał przelobować bramkarza. Wiesz co, był kiedyś taki mecz
w Bundeslidze. Był bramkarz strzelający rzuty karne, bodajże Hans-Jürg Butt. Tak, i wracał powoli sobie do bramki, jeszcze się cieszył, przybijał sobie piątki i tam szybko zaczęli przeciwnicy i chyba Mike Hanke, taki zawodnik, przelewował go i strzelił bramkę. Ale, no to... ale zobaczcie, jak mało tego było, więc jak dla mnie bramkarz GKS-u Tychyn bez problemu powinien się podnieść, bo widziałem naprawdę interwencje bramkarzy, którzy zawalali, totalnie zawalali, chociażby wczorajszy mecz Rakowa, pierwsza bramka dla Rakowa, strzał w środek bramki, on sobie praktycznie sam rzucił, więc tutaj okej, okay, będzie miał nauczkę, żeby kontrolować mimo wszystko to, co robi przeciwnik, nawet Rafał, na połowę. To jest inna bramka, tą co wpuścił bramkarz grający przeciwko Rakowowi, naprawdę inna bramka. No okej, okay, inna, ja miałem przyjemność, może nie do końca, bo to moja drużyna przegrała to spotkanie w Ekstraklasie. Graliśmy z Wisłą Płock na stadionie w Płocku i nasz bramkarz Libor Chliczka został przelobowany przez Piotrka Wlazło. Okej, z akcji, ale też został przelobowany. Jak na mnie, to brawa się należały dla Wlazłego za to, no że tak. Pomyślał, że może to zrobić. No tak. Zdecydowanie. Okej, mieliśmy pretensje, ale jak do każdej innej interwencji. To nie był klops, wielki klops, wielbłąd. Według mnie, bramkarza GKS-u Tychy, on powinien normalnie się podnieść po takiej bramce i niepotrzebnie z tego robi się szum. Większe brawa należą się Skrzypczakowi niż to, że się pastwimy nad bramkarzem GKS-u Tychy. Nie pastwimy się, tylko nie wiem, no tak... Czy nie mógł dograć na jednej nodze tego meczu, no bo wcześniej opuścił boisko i tak wszyscy podejrzewamy, co tam się tak naprawdę stało i nie wiemy, no ale ja trzymam kciuki za tego chłopaka, żeby po prostu się otrząsnął, założył rękawice i dalej do pracy. To zapytajmy, nie, no ja, Roki. Wydaje mi się, że jak to był błąd, tak, i dość spory, że powinien też tego pilnować, to typ tak typowo wynikający z braku doświadczenia, ale już Górnik zakontraktował w środku tygodnia nowego bramkarza, bramkarza pewnie ciekawego. GKS Tychy, Adriana Kostrzewskiego, który w poprzednim sezonie zagrał na poziomie Ekstraklasy dwa mecze. W jednym był absolutnym bohaterem Górnika Łęczna. To było spotkanie ze Śląskiem Wrocław. Niespodziewanie wskoczył do bramki, bo nie mógł bronić Maciej Gostomski. I tam rzeczywiście obronił kilka takich strzałów, że uratował bodajże punkt swojej drużynie, bo skończyło się to wynikiem 1-1, a Górnik mógł to spotkanie przegrać. Potem jeszcze zagrał w ostatniej kolejce, ale pokazał się z na tyle dobrej strony, że obserwowanie go w drużynie, która ma swoje ambicje, jak GKS Tychy ma swoje ambicje, no może być ciekawym doświadczeniem. Skrzypczak, myślisz, że to planował przed meczem, czy to raczej w trakcie tego spotkania wyszło? Myślę, że raczej w trakcie. To zapytamy samego zainteresowanego. Szymon Skrzypczak, strzelec najpiękniejszego gola pierwszej kolejki, jest naszym gościem. Dzień dobry, Szymon. Witam, dzień dobry, pozdrawiam. Wiemy, że jedziecie na mecz za 2 godziny tak naprawdę to spotkanie, więc tym bardziej się cieszę, że i tak udało się nam porozmawiać. Szymon, musimy rozwiać tajemnicę. Przed meczem planowałeś uderzyć tak piłkę ze środka boiska, czy dopiero w trakcie tego spotkania ten pomysł przyszedł ci do głowy? Nie, no wiadomo, że w takim meczu był silny wjazd, gdzieś tam zawsze zwracam uwagę na bramkarza i założyłem taką sytuację, więc to podjąłem decyzję i przystałem. Czyli to nie było jakieś specjalnie planowane dużo wcześniej? Rozumiem, że nie ćwiczysz takich uderzeń na treningach, tylko dosyć spontaniczna decyzja. Nie, szczerze mówiąc, przed każdym meczem może nie, ale w trakcie meczu zawsze zwracam uwagę na tego bramkarza i zanim ustawię piłkę na boiska, bo zawsze rozpoczynam rozmawianie gry, więc zawsze na to zwracam uwagę. W tym momencie przed blitzem, ponieważ założyłem, że ten bramkarz stoi wysunięty, czekałem na moment blitza, że i reakcji tego bramkarza, tej reakcji jakby ze strony jego nie było, więc zaraz szybka decyzja, reakcja i strzał. To wiesz, że przyczyniło się trochę do zdołowania tego młodego chłopaka. On debiutował dopiero w zespole i tak zastanawiałem się teraz, jak zareaguje na to i czy szybko się podniesie po tym, co się wydarzyło. Co ja mogę powiedzieć, no to już jest tak naprawdę nie mój problem, ale ja robię wszystko, żeby stać z ramki i żeby zwyciężać na boisku. No wiadomo, młody chłopak tego meczu tak niedobrze by raczej go wspominał, ale też żeby z kościół do zdrowia wrócił, bo potem się stała sytuacja taka, gdzie wziął tam prozydii. Tak naprawdę nie wiem, co się stało teraz, co się tu dzieje, ale wiem, że musiał opuścić boisko. Strasznie bezwzględny jest Szymon. A jak wy podchodzicie do tego remisu? To na koniec jest wynik, który wy przyjęliście z entuzjazmem, bo jednak GKS jest mocną drużyną. Czy mieliście drobny niedosyt związany z tym, że no, jak na Beniaminka pokazaliście naprawdę ciekawą piłkę? Znaczy, według mnie i zrozumienie to ludzie dosyć olbrzymi, tym bardziej po tej pierwszej stosunej bramki, bo przez pierwsze 10 minut, kiedyśmy prowadzili tę grę, dostaliśmy bramkę i to też takie troszeczkę złość nie była i jak to dobrze się złożyło, to udało mi się skorzystać. I ta bramka wpada szybko i
No i co? No wiadomo, że się skończył remisem, ale każdy z nas czuje niedosyt, każdy na własnym boisku chce wygrywać i chodzi na boisku po to, żeby zgarnąć całą pulę, a nie tylko jedne pulę. Dzisiaj mecz ze Skrą Częstochowa, widzieliście na pewno to spotkanie z ruchem Skry. W defensywie to oni potrafią zagrać skutecznie, bo to co się wydarzyło w Chorzowie to naprawdę no, czapki z głów za to, że nie stracili w tym meczu gola. Dzisiaj też spodziewasz się takiej defensywy w zespole rywala? No, myślę, że tak, bo tak grałem, ale też mamy analizę tego zespołu i tak, daliśmy razem wspólnie ten mecz z ruchem Chorzów. Faktycznie się bronili, to bronili sobie ten wynik, ale ten zespół naprawdę po analizach tutaj naszych potrafi wprowadzać dobrze piłkę i stwarzać różne sytuacje w ramach przeciwnika, więc też będziemy musieli się tego wystrzec, a w stanie będziemy musieli się natrudzić, żeby skończyć sobie sytuację i strzelić kampę. Szymon, nie zabieramy więcej czasu, jedźcie spokojnie na mecz, powodzenia dzisiaj w otwarciu tej drugiej kolejki. Mogę jeszcze zadać jedno pytanie? Proszę. Śledzisz losy José Kanté, czy nie? Nie, bo kiedyś było takie wręcz filozoficzne pytanie w Lidze Plus Ekstra, Skrzypczak czy Kanté, także gdzieś jak chciałem ustalić. Kanté, dobra, teraz rozumiem. Kumałem fakty, 1-1. Ale historia ale jednak pokazała, że Kanté chyba, nie? No jednak tak, ale nie śledzę tego, więc nie skupiam się na tym. Okay. Szymon Skrzypczak, bardzo dziękujemy, pozdrawiamy. Pozdrawiam, trzymajcie się, na razie. Nie wiem, czy Kanté strzelił kiedyś gola z połowy, to wiesz. Ale chyba jednak trafił do jakiegoś lepszego klubu. Chyba tak, pewnie trochę za lepsze. Nie mówiąc oczywiście chojnie szans. Ale na pewno za lepsze pieniądze, to myślę, że co do tego nie ma żadnych wątpliwości. A nie wiemy, ile Szymon zarabia. No wciąż miał w kontrakcie zapisane, że za gola 100. Chyba, że jest dobra premia za coś takiego. Trzeba będzie jeszcze jednego sponsora wpuścić na koszulkę koniczanki. To da się jeszcze zmieścić? Nie wiem. Wisła Kraków Sandecja, to jest kolejne spotkanie, na którym chciałbym się skupić. Kibice Białej Gwiazdy dużo obiecywali sobie po tym otwarciu, 15 tysięcy widzów na stadionie. Niedosyt, bo Wisła nie zagrała dobrego meczu. To nie jest takie 0 jak to 0-0 ruchu Chorzów. To nie jest takie 0-0, które napawa ci optymizmem. To jest 0-0, po którym raczej, które obnażyło twoje minusy. Bo to, że Wisła potrzebuje dziewiątki tu i teraz, takiego napastnika, który będzie gwarantem kilkunastu bramek w tym sezonie, no to spotkanie pokazało dobitnie. Ja absolutnie nie byłem zdziwiony postawą tej drużyny. Zresztą w ostatnim programie wypowiadałem się, że Wisła będzie miała przez kilka kolejek problem z tym, aby dostosować się do tej ligi. Cały czas mówimy o napastniku, a żeby napastnik strzelał bramki, to trzeba stwarzać sytuację. Oprócz jednej, którą sobie przypominam, Wisła raczej miała duże problemy, ale w grze obronnej. Biegański w kilku sytuacjach naprawdę popisał się kapitalnymi interwencjami i rzeczywiście, jak popatrzymy na obraz całego spotkania, no to był fatalny występ Wisły Kraków, który spowodował, że znowu te nastroje kibiców Wisły idą w dół. Ja usłyszałem już od wielu moich znajomych, którzy są kibicami Wisły, że no jednak będzie to samo, co w poprzednim sezonie. Będzie ta równia pochyła, będziemy zjeżdżać nawet w pierwszej lidze cały czas niżej, niżej i niżej. Ja się podpisuję pod tym, co powiedziałem tydzień temu. Wisła potrzebuje trochę czasu na to, aby ogarnąć się w tej pierwszej lidze i prędzej czy później załapią swój styl, załapią to, jak trzeba tutaj grać, czasami pragmatycznie, bo to jest w tej pierwszej lidze naprawdę bardzo potrzebne. Będą mieli oczywiście problem z tym, bo mecze u siebie będą przyciągać cały czas najlepszą frekwencję, absolutnie. Myślę, że nie będzie drugiej drużyny, która przyciągnie około 15 tysięcy ludzi na stadion i będzie ciężko, ale no rzeczywiście kilka spotkań musi być rozegranych pod inaczej. Muszą rozegrać w tej lidze spotkania zawodnicy Wisły Kraków, aby poczuć to, z czym to jak się tak? gra w pierwszej lidze. No niestety, to nie jest ekstraklasa. Czasami trzeba oddać pole przeciwnikowi i spróbować wykorzystać jego błędy w defensywie. No ja tutaj myślę, że było mało czasu, żeby to wszystko aż tak dobrze zgrać. Wiadomo, że dużo zmian, że wydaje mi się, że zawodnicy zagrali tak, jak każdy chce i każdy umie. Natomiast nie zagrali jako drużyna, nie mają jakiegoś tak wypracowanego jeszcze stylu, nie rozumieją tego, co mają robić na boisku. No i wynikało to z tego właśnie między innymi, że było troszeczkę chaosu, było trochę nieprzewidywanych sytuacji.
I tutaj na, mimo tego, że Wisła szuka jakości wśród zawodników, no to samą jakością się nie wygra, że jednak tutaj pewne rzeczy muszą być wypracowane. Przeciwko Sandecji, bo widać, że Sandecja jest zespołem dobrze zorganizowanym, że się dobrze zorganizowali, że wiedzą, czego chcą, że mieli też swoje sytuacje, wykorzystali. Taki solidny pierwszoligowiec, myślę, że obnażył tutaj te słabe strony Wisły i że rzeczywiście będzie ciężko o punkty, jeżeli Wisła będzie grała tak chaotycznie. Znaczy, pierwszą rzeczą, która się rzucała po oczach, znaczy biła po oczach, na pewno moich, była taka nerwowość po czynieniach Wisły Kraków, bo w większości znamy tych piłkarzy, znamy ich wyszkolenie i tak dalej. Wydaje mi się, że w takich prostych elementach, w których zazwyczaj oni sobie radzą, tym razem gdzieś tam ta piłka zawsze odskakiwała, gdzieś to podanie nie do końca było w tempo, nie do końca takie, jakie pewnie by kolega z zespołu chciał. I to na pewno jest bardzo ważne, żeby opanować tę nerwowość, żeby zacząć grać swoje, cokolwiek to znaczy, na poziomie pierwszej ligi, bo na dłuższą metę wydaje mi się, że bez tego ani rusz. Generalnie wydaje mi się, że tak abstrahując od boiska, że w Wiśle bardzo potrzebne jest takie postawienie grubej kreski, odcięcie się od tego, co było i budowanie takiego pozytywnego przekazu wokół klubu, a to cały czas nie może się wydarzyć. Ja miałem nadzieję, że ta konferencja, ta szumnie zapowiadana, odłożona w czasie konferencja, to może będzie taki moment, po którym już kibice, czy też całe otoczenie piłkarskie powie: ok, popełniliście swoje błędy, to teraz pokażcie, jakie naprawcie, postępujcie według tego planu, który przedstawiliście. Pewnie problem polegał na tym, że ten plan, czy poziom tej analizy, który został zaprezentowany w trakcie konferencji, był taki, że po prostu ludzie z zewnątrz tego nie kupili. Teraz miałem taką nadzieję, że ten pierwszy mecz może być takim momentem, kiedy już zacznie się budowanie tej pozytywnej atmosfery wokół Wisły, a to nie do końca tak jest, bo słyszeliśmy, co speaker wykrzykiwał po końcowym gwizdku, też znamy wypowiedzi, śledzimy różne doniesienia, między innymi doniesienia dotyczące Luisa Fernandeza, gdzie wydawało mi się, że ogromnym sukcesem Wisły jest to przedłużenie z nim kontraktu, to, że akurat ten obcokrajowiec będzie chciał zostać, bo moim zdaniem z miejsca on był największą gwiazdą pierwszej ligi, patrząc oczywiście na to, co prezentował wcześniej. A tutaj nagle się okazuje, że 3 tygodnie po przedłużeniu kontraktu on raczej chyba już przebiera nogami, żeby zmienić otoczenie i pewnie będzie jakąś presję na Wisłę wybierał, żeby to zrobić. Nie zagra dzisiaj w spotkaniu z Resowią i to pewnie będzie jakiś problem, choć no tutaj Rafał już wywołał ten temat. Napastnika, którego Wisła potrzebuje, Luis Fernandez, dla mnie porażką by było, gdyby on nie miał, nie wiem, double-double w klasyfikacji kanadyjskiej, ale no też trzeba pamiętać, że on w dotychczasowej karierze też aż takich dobrych liczb często nie miał, tylko raz strzelił dwucyfrową liczbę bramek w Asterasie Trypolis. Wiąże się to też z tymi doniesieniami, no bo Wojwodinę no, objął trener, który go wtedy prowadził, pewnie dlatego chciałby znów do niego trafić, ale na dłuższą metę to może być problem, że tego napastnika nie ma. Ja spodziewałem się, że Michał Żyro będzie ustawiony jako ta centralna postać, bo on miał taką rundę. Wiadomo, że to jest też taka dość, może nie chwytanie się brzytwy, ale dość naiwne liczenie, że on powtórzy 1-1 to, co robił w Stali Mielec, bo on miał takie wypożyczenie do Stali Mielec, kiedy Stal robiła awans i rozegrał wtedy 14 meczów z 6 goli, 4 asysty, kapitalne liczby, kapitalna gra i wprowadził Stal do ekstraklasy. Takiego Żyry pewnie Wisła Kraków potrzebuje, ale to też wiemy, że trochę czasu od tego minęło. On zaliczył po drodze Gliwice, Białystok i jest piłkarzem znowu do odbudowania. Ale to granie Żyro na siódemce nie jest rzeczą jakąś obcą, bo on na tej siódemce grał przecież, Chodzi mi o to, że Wisła potrzebuje Tak, schodzeniem do środka. Ja się zastanawiam nad jedną rzeczą. Czy to presja tego wszystkiego, co się stało w ostatnim czasie w Wiśle, te 15 tysięcy kibiców, te wymagania, ta cisza przed tymi meczami spowodowała to, że była ta niedokładność, to o czym mówiłeś zresztą, że proste podania, nie mogli dokładnie ani przyjąć piłki i tak dalej. Czy też jakieś problemy z przygotowaniem, bo oni są też no, w różnym momencie tych przygotowań. Jedni przyszli, jedni grali i tak dalej, więc tutaj myślę, że coś z tym jest. Ja króciutko rozmawiałem z trenerem Brzeczkiem przy okazji konferencji Pro w Łodzi, teraz niedziela, poniedziałek, znaczy w tym tygodniu. No i narzekał właśnie na to, że jednak no coś tutaj jest z tym, że jednak trochę czasu będzie, że ktoś tam przyszedł, nie będę mówił po prostu nazwisk teraz, bo to nie o to chodzi, przyszedł zawodnik, który ma dobre CV, gdzieś tam grał wysoko i nagle no, na te 30 minut może tak, ale na cały mecz już trochę nie, więc to jest jakby też druga strona
tego medalu, dlaczego Wisła tak wygląda w meczach. No bo nawet nie wiem, czy śledziliście, bo na Twitterze była taka, zrobiła się wiralem wypowiedź Jerzego Brzęczka dotycząca tego, że Wisła, że rywale Wisły Kraków są finansowo specjalnie motywowani na mecze przeciwko Wiśle Kraków. I jak tak zobaczyłem, to złapałem się za głowę, tak? Bo wpisuje się to doskonale w to, jak Jerzy Brzęczek zachowywał się wcześniej, że buduje tę swoją oblężoną twierdzę i bardzo mocno podkreśla to, że wszyscy, łącznie pewnie z warszawskimi dziennikarzami, są przeciwko Wiśle Kraków, ale później zobaczyłem całość tej wypowiedzi i ona jest jednak trochę wycięta z kontekstu, że troszeczkę Jerzy Brzęczek może powiedział za dużo, ale nie tak dużo, jak można było wysnuć na podstawie tego jednego zdania, które gdzieś tam latało po Twitterze, ale mówię o tym dlatego, że chciałem jeszcze raz wrócić do tej atmosfery, że jak ta atmosfera jest właśnie tak gęsta, że można ją kroić nożem, no to nawet takie rzeczy, takie niedopowiedzenia czasami urastają do rangi jakiegoś problemu i to się cały czas nawarstwia. Tak, bo resztę sobie domawiają po prostu. Tak, tak, ale zmienić to można tylko w jeden sposób. Wygrać jeden, drugi mecz, tak. Zyskać trochę pewności, spokoju, trochę zaufania ze strony kibiców, tylko no najpierw trzeba wyjść na boisko i wygrać. Dzisiaj wydaje mi się, że w Rzeszowie łatwo nie będzie, no bo Rzeszowia też pewnie podrażniona po tym pierwszym spotkaniu. Ale myślę, że zdecydowanie łatwiej niż Sandecją, umówmy się. Sandecja to jest jeden z lepiej zorganizowanych zespołów w defensywie w pierwszej lidze i to jest drużyna generalnie, która bardzo przybliżonym składzie już gra ponad rok. Tam za dużo zmian nie było, więc to był ciężki mecz dla Wisły Kraków, ale z drugiej strony też pamiętajmy o tym, jaka jest pierwsza liga. Mówimy tutaj, że zawodnicy są bez formy, że nie wiadomo w jakiej dyspozycji niektórzy są, że być może to jeszcze nie ten moment, ale generalnie, żeby osiągać wyniki, to jest kilka składowych potrzebnych. Forma, szczęście. My mówimy teraz o remisie, ale Wisła miała jedną swoją sytuację w tym spotkaniu. Właśnie nie wiem, czy nie było tam wspólnego. Łasicki, no, ale Łasicki w poprzeczkę, tak? Nie, to była końcówka, gdzie Jeboa chyba miał sytuację. Okej, źle ona była wykończona. Nie, Jeboa w MLS. Sise, przepraszam. To też ta sytuacja mogła zmienić się na bramkę i Wisła nagle wygrywa 1-0. Kasus Korony Kielce z poprzedniego sezonu, gdzie gra była bardzo słaba, ale były wyniki. Przepychali po 1-0, po 2-1. I tutaj też byśmy zupełnie inaczej mówili o tym spotkaniu, o Wiśle, gdyby chociaż ta jedna bramka w tym spotkaniu padła. Być może niezasłużenie, ale generalnie sytuacja była. Czy my mówimy Wisła, klub, który spadł z ekstraklasy i spodziewam się więcej, obligatoryjnie musieli wygrać. A tak wcale nie jest. Ja myślę, że ten punkt to trzeba szanować, bo Sandecja rzeczywiście jest zespołem solidnym i też mogła się pokusić tutaj w Krakowie o niespodziankę i byłoby po prostu już tragicznie. A tak to w kontekście ten punkt myślę, że na dzisiaj jest sprawiedliwy. Tylko że może zabraknąć na koniec takiego wyrachowania, który ma Brukbet na przykład, bo też nie układał się do końca mecz Brukbetowi, a tę jedną bramkę więcej od Odry Opole, która też jest dobrym zespołem i dobrze zorganizowanym, udało się strzelić. Później ta suma meczów, w przypadku których szanujemy remis, a tracimy dwa punkty, może się okazać taka, że jednak tego zabraknie. Panowie, przyspieszamy, przenosimy się do Łodzi, bo tam też nastroje raczej niezbyt udane, dobre. Po tej pierwszej kolejce UKS przegrał z GKS-em Katowice 0-2 i myślę, że tak jak tutaj siedzimy, to zasłużenie. Wszyscy uznamy, że to ta porażka się przydarzyła, bo GKS był po prostu zespołem dużo lepszym. Kryzys łódzkiego zespołu jeszcze z tej rundy poprzedniej widocznie jeszcze trwa i nie wygląda na to, żeby ŁKS był na ten moment zespołem, który miałby się bić, już nawet nie mówię o pierwszą dwójkę, ale mogą być problemy o pierwszą szóstkę. Nie mówię tylko na podstawie tego jednego meczu, który był beznadziejny w ich wykonaniu, ale generalnie o tym, co się dzieje w klubie. Słuchajcie, od dłuższego czasu. Pół żartem, pół serio. Myślę, że tu trener powinien się wypowiedzieć, bo to on obstawiał ostatnio te problemy. No tak, no zresztą to ja się nie wyżywam absolutnie na nikim, tylko mówiłem o tym, że będzie problem, jeżeli się z tego nie wyjdzie, nie otrząśnie, a widać, że jeszcze ten marazm i ten chaos organizacyjny, nie tylko organizacyjny, ale przede wszystkim też w drużynie i w organizacji gry i w tym wszystkim, co powinno być. Brakuje tej jakości, brakuje tego czegoś i ten zespół wygląda fatalnie cały czas. Jeżeli ten stan będzie dalej się toczył, no to ja naprawdę nie wróżę tutaj sukcesów i to nie chodziło, że ja typowałem ŁKS do spadku, bo to zupełnie nie o to mi chodziło, tylko pokazałem po prostu, że takim zarządzaniem, takim czymś, co tam się dzieje, niedaleko się zajdzie, bo zespoły inne będą, solidne zespoły pierwszoligowe będą to wykorzystywać
Naprawdę. I GKS Katowice, co się tam zmieniło? Jest spokój, trener pracuje wiele lat, mają różne sytuacje. Też pamiętamy tutaj w końcówce 5-6 kolejek do końca wygrali w Stomilu Olsztyn. Bardzo ważny mecz, bo byliby do końca zamieszani w spadek. I to też dało im trochę jakiejś stabilizacji. Zespół, który gra solidnie i ta solidność rzeczywiście tutaj pokazała, że to wystarczy na ŁKS, który jest zespołem w tej chwili w trudnej sytuacji. No, GKS Katowice przede wszystkim przyjął z konkretnym planem. Na początku zagrać wysoko, ofensywnie, stworzyć sobie kilka sytuacji i rzeczywiście to wyszło. Strzeli bardzo szybko, bardzo szybko. No, strzeli te dwie bramki jeszcze w pierwszej części spotkania, spokojnie się cofnęli. ŁKS za trenera Moskala, no jak może wyglądać? No, przede wszystkim taka krakowska piłka, bardzo długo utrzymywanie się przy piłce, granie bardziej efektownie niż efektywnie i GKS Katowice skrupulatnie to wykorzystał, zasłużenie wygrał w tym spotkaniu, będąc praktycznie cały czas kontrolując to spotkanie do ostatniego gwizdka sędziego. Można grać, Rafał, na utrzymanie piłki, ale cel. To trzeba. Zespół się zmienia tak pod względem personalnym, że nie wiem, czy ma odpowiednik wykonawców teraz trener do tego, bo oczywiście jest Trąbka, jest Pirulo, ale no, też nie ma już Domingueza i ci piłkarze trochę się zmieniają. Widzę, że tutaj Rzepkę zrobiliśmy z Rzepki. Oczywiście tutaj błąd. Tak, swoją drogą bardzo, bardzo ciekawy gol, bo pewnie kompletnie. Tak, zastanawiałem. Oglądałem tę sytuację kilka razy i tak zastanawiałem się, czym to było strzelone i jeżeli pozwolicie, to zapytamy samego zainteresowanego. Jakby takie bramki padały na boisku, to nawet ja bym coś chyba strzelił. Oskar Rybka, zawodnik GKS-u Katowice, jest naszym gościem. Dzień dobry, Oskar. Witam serdecznie, cześć. Oskar, to musimy dopytać i wyjaśnić. Czym strzeliłeś tę bramkę w ostatnim meczu? Biodro, brzuchem? Jak to wyglądało z twojej perspektywy? Ta cała sytuacja. Sam na boisku, tak szczerze, nie wiedziałem do końca, ale po obejrzeniu powtórki wiem, że to było biodrem. Okej, okay, no to było bardzo sytuacyjne, bo nie mam wątpliwości, że Roginić po prostu uderzał w tamtej sytuacji i trochę przypadkowo wyszła mu z tego asysta, natomiast całe to spotkanie w wykonaniu GKS-u bardzo dobre. Ty byłeś zaskoczony tym, jak ŁKS słabo zagrał w tym meczu, bo raczej jadąc do Łodzi nie spodziewaliście się łatwej przeprawy. No nie, na pewno nie zlekceważyliśmy przeciwnika, ale no też uważam, że dobrze zagraliśmy, skupiliśmy się na swoich zaletach. Stanęliśmy niżej, daliśmy im rozgrywać i czekaliśmy tak naprawdę na kontrę, a z przodu wpadło. No. To tak delikatnie mówiąc, bardzo skromnie powiedziałbym, bo nawet ten okres przygotowawczy w wykonaniu GKS-u też bardzo udany. Wydawało się, że to może być taki zespół, który dobrze zacznie ten sezon i tak rzeczywiście było. Wy rzeczywiście czujecie się teraz bardzo dobrze, to już jest ten szczyt waszej formy na od razu, na samym początku sezonu? Chcieliśmy na pewno dobrze zacząć, bo tak jak wiemy, Gieksa już od dawna tak naprawdę dobrze nie zaczęła sezonu. Na tym nam zależało. No i teraz skupiamy się na kolejnym meczu, a czy to jest szczyt formy, to się okaże. A ty, Oskar, jesteś zadowolony z miejsca w swojej karierze, w którym teraz jesteś? Bo wydaje mi się, że tak okrężną drogą troszeczkę zmierzasz do ekstraklasy, do tego, żeby się pokazać szerszej publiczności. Często byłeś powoływany do reprezentacji młodzieżowych, ale jeśli chodzi o ten poziom klubowy, no to cały czas jest co najwyżej pierwsza liga. No to prawda, aczkolwiek no, jestem zadowolony w tej sytuacji, w tym klubie, gdzie jestem. Mam dobrych zawodników dookoła, sztab też jest bardzo dobry, no i myślę, że się rozwijam. I to jest na celu i zobaczymy, co przyniesie. Czyli kwestia czasu, tak? Miejmy nadzieję. A ten ruch o wyjeździe jako młody chłopak do Niemiec, bo przecież pamiętamy, że byłeś jako młodzieżowiec w Karlsruhe, tyle że to były juniorskie zespoły. Tam, z tego co pamiętam, nie mieliście możliwości trenowania nawet z pierwszym zespołem. Z dzisiejszej perspektywy, dobry ruch, czy wybrałbyś inaczej? Czy dobry ruch powrotu, czy dobry ruch wyjazdu? Ten wyjazd do Niemiec, o to pytam. No to wyjazdy to na pewno jestem zadowolony z tego, no a czy bym wracał, to nie wiem, ale już też nie patrzę w tył, ale jestem zadowolony, że na pewno wyjechałem i jest to na pewno lekcja dla mnie na przyszłość. A jakbyś porównał, bo grałeś w różnych klasach rozgrywkowych, no, w juniorach w Niemczech, grałeś też na trzecim poziomie w Polsce, teraz grasz na pierwszym. Na drugim oczywiście, w pierwszej lidze. Jakbyś nam wskazał różnicę pomiędzy tymi poziomami? Tak jestem nawet ciekawy odnośnie tej piłki juniorskiej w Niemczech, jak bardzo ona się różniła. W Niemczech bardzo duża intensywność była, nawet w tej
A Bundeslidze, gdzie graliśmy i uważam, że tam było naprawdę dużo wysokiej intensywności. A w treningu, tak? W treningu, jak i w meczu. Uważam, że po prostu była to wysoka jakość, intensywność bardziej w meczach, jak i w treningach, to już w ogóle mieliśmy bardzo mocne treningi, nawet dzień, dwa dni przed meczem mieliśmy małe gierki i co przekładało się też na mecze w weekend, gdzie było to cały czas na wysokiej intensywności i uważam, że taka jest trochę różnica pomiędzy tą niemiecką, nawet a Bundesligą, a nawet drugą czy pierwszą ligą, gdzie w drugiej czy pierwszej lidze uważam, że jest bardziej to fizyczna gra niż intensywna, więc więcej po prostu fizyczności niż intensywności. A w Katowicach czasami mówi się na przykład o barażach przed tym sezonem, bo już nie mówię o bezpośrednim awansie, ale wydaje mi się, że możecie być takim czarnym koniem. Trochę okrzepliście w poprzednim sezonie, utrzymaliście się, ale to moja ocena. Nie wiem, ciekawy jestem, jaka jest wasza ocena w klubie. W poprzednim sezonie też tak było, że zaczęliśmy dobrze rundę i już patrzyliśmy trochę na baraże, co przyszło później, że przyszły trzy porażki u siebie i no, w tym momencie, gdzie jesteśmy, to tak naprawdę nie narzucamy sobie żadnego celu, tylko patrzymy na kolejny mecz, jaki przed nami. Ale po tym meczu w Łodzi myślę, że w szatni no, uśmiechy były, bo rzeczywiście ta gra była przekonująca. No i pewnie nie przywiązujecie do tego jakiejś większej roli, ale jesteście liderem po pierwszej kolejce. Pytanie, jak to się oczywiście później będzie układało. No na pewno to cieszy, ale no, jesteśmy zadowoleni na pewno, ale wyciągnęliśmy też wnioski z błędów, które popełniliśmy i mam nadzieję, że przełożymy to na kolejny mecz. Muszę cię zapytać o kolegę z drużyny, Marko Roginić, zawodnik, który zaliczył gola i asystę. No już ustaliliśmy, że asysta dość przypadkowa w tym pierwszym spotkaniu, ale to jest taki gracz, który... Moim zdaniem 80% gola Oskar. No, zachowanie, skierowanie tej piłki do siatki na pewno. No, grająca część ciała. Jak najbardziej. A Marko Roginić, zawodnik kiedyś pod Beskidziu, miał taki jeden dobry sezon na zapleczu, kiedy zdobył 11 bramek. Później były problemy i trochę ze zdrowiem, ale głównie ze skutecznością. Jak ty oceniasz jego i czy to jest taki gracz, który w tym sezonie może rzeczywiście być taką wiodącą postacią w GKS-ie? Na pewno jest to bardzo dobry piłkarz. Piłkarsko i jakość to naprawdę ma na wysokim poziomie. I co pokaże w tym sezonie? Mam nadzieję, że będzie zdrowy i będzie dawał dużo na boisku i będzie strzelał bramki. Właśnie, zdrowy jest, bo pewnie wszyscy widzowie, którzy grają w fantasy, się zastanawiają, czy go sprzedawać, czy nie sprzedawać przed tą kolejką. Zdrowy jest, w pełni sił, gotowy na najbliższy mecz. No to może jeszcze przed deadline'em zdążę go kupić. Już musimy to zmienić. Za dużo czasu nie masz. Oskar, bardzo dziękujemy za rozmowę. Oskar Rybka, zawodnik GKS-u, naszym gościem. Dziękuję bardzo, miło było. Ja tylko jedną konkluzję do tego. Proszę. Co było, co Oskar powiedział, co mówią zawodnicy za granicą. Intensywność w treningu, od czego zależy? Od kogo zależy? Od trenera. I zawodników. I od poziomu drużyny plus trener, tak? A intensywność, to co powiedział, w meczu. Mhm. Od czego zależy intensywność? No również od zawodników. No, od przeciwnika? No nie zawsze, bo my mamy w Polsce właśnie tak, że jak przeciwnik gra sobie, jest słabą drużyną, to my nie musimy dokręcać śrubki. No dobrze, niestety taką mamy mentalność. Ale jeżeli, to jest kwestia organizacji, jeżeli zrobimy rozgrywki, w które będą wszystkie zespoły wyrównane, będzie większa intensywność. A to, u nas zobacz, to pierwsza liga w tym sezonie taka jest, wydaje mi się. Też tak uważam. O juniorskich rozgrywkach tutaj między innymi, bo pierwsza liga jest rzeczywiście tutaj na coraz bardziej na wyrównanym poziomie, ale niższe ligi są po prostu też już zdeterminowane i zróżnicowane, natomiast tam są właśnie młodzi zawodnicy, którzy się uczą. Tam są potencjalni młodzieżowcy w rozgrywkach drugiej ligi, pierwszej ligi. I oni trenują w takim środowisku i grają w takim środowisku, przychodzą i później zderzają się z rzeczywistością. A ci, którzy są na zachodzie, oni mówią, że tam była wysoka intensywność. A u nas tej wysokiej intensywności nie ma. To jest wycieczka do tych, którzy organizują rozgrywki na niższych poziomach i na poziomie piłki juniorskiej w Polsce, że jeśli tak będzie dalej,
nigdy nie będziemy. No nie wejdziemy na pewien poziom. Oczywiście. Dobra, tak. Nie chcę zaczynać tej dyskusji, bo czuję, że ona może potrwać kilkadziesiąt minut, więc ja przechodzimy. Tylko słówko, tak? Dobrze, to zostawiamy, kiedyś jeszcze do tego wrócimy. Podbeski Ziarka, to jest kolejne spotkanie, o którym chciałbym pogadać. Na papierze hit kolejki. Czy to był taki hit waszym zdaniem? I Arka wychodzi zwycięsko, 1-0, młodzieżowcem kolejki Tyroki nawet wybrałeś strzelca bramki, Kacpra Skóra. Tak, zdecydowanie, bo wydaje mi się, że był może nawet jednym z lepszych zawodników w całej kolejce, abstrahując tylko od tego, od jego wieku. Generalnie to może nie jest najbardziej merytoryczna opinia, ale taką pozytywną energię było czuć od Arki Gdynia. Takie przekonanie, że oni ten mecz mogą wygrać i mogą go wygrać, prezentując całkiem fajne granie w piłkę. Wydaje mi się, że zrobiła się tam taka ciekawa mieszanka pomiędzy doświadczonymi piłkarzami, a piłkarzami młodymi, bo Pretenkiewicz młody na skrzydle i właśnie Skóra razem mają tyle samo lat, co Janusz Gol. Czubak też nie jest stary. Nawet. Razem Pretenkiewicz i Skóra są młodsi niż Dobrotka, ale ci zawodnicy dobrze się uzupełniają między sobą na boisku, bo no jest jeszcze Czubak, który nie jest stary, bo tam to jest rocznik 2000, jest Mirecki 9-8, tak, i no wchodzi, nie wiem, z ławki Tomal, tak, na nim jest rzut karny i to jest też młody zawodnik. Bednarski też jest, nie jest młodzieżowcem, ale to jest młody zawodnik. Krzepisz jest młodym zawodnikiem i gdzieś między nimi jest Rymaniak, jest Dobrotka właśnie, jest Janusz Gol, jest kilku ogranych zawodników i to mi się bardzo podobało. No bo jeszcze Marcjanik oczywiście, już nie chodzi o to, żebym cały skład Arki Gdynia wymienił, bo mnie wszyscy mniej więcej wiedzą, jak to wyglądało, ale bardzo mi się podobało to, jak to się, jak ci piłkarze się uzupełniali, bo jak zobaczyłem ten wyjściowy skład, zobaczyłem Pretenkiewicza, który debiutował w pierwszym zespole, to byłem mega zdziwiony, że tam tak dobrze piłkarze siedzą na ławce rezerwowych, a tutaj jest wyciągnięty jakiś królik z kapelusza. Ale ten królik z kapelusza wypadł całkiem nieźle, nawet mógł bramkę strzelić, w zasadzie chyba powinien bramkę strzelić, bo to jego strzał został wybity tam sprzed linii bramkowej, ale mi się Arka w tym meczu bardzo podobała, abstrahując od tego, że początek nie był najlepszy pierwsze i to 20, pod Beskidzie tak. Mogło pierwsze strzelić bramkę. Zdecydowanie pierwsze 20 minut, zresztą trener Tarasiewicz na konferencji się wypowiedział, że musieli pewne korekty po tych 20 minutach, przede wszystkim w środku pola, zrobić. Udało się i widać było, że od tej 20-25 minuty Arka złapała taki styl, który prezentowała w poprzednim sezonie. Bardzo fajnie zbalansowana drużyna, jeśli chodzi o wiek zawodników. Atak bardzo młody, obrona doświadczona. Zbalansowana, środek, ale zróżnicowana. Ale no, zgadza myślę, się. Że tutaj duże różnice są, prawda? Zgadza się. I ja też obstawiałem na początku, do Adama wysyłałem, że dla mnie Skóra MVP tej kolejki, ale według mnie trochę tak pod prąd powiedziałem, że dla mnie przede wszystkim bramkarz Podbeskidzia w tym spotkaniu pokazał wielką klasę. Tak, zmieniłeś tego MVP kolejki właśnie. Zmieniłem, zobaczyłem generalnie, przyjrzałem mu się w tym spotkaniu jeszcze bardziej i uważam, że gdyby nie on, to spotkanie już by było dużo wcześniej zamknięte. Kapitalnie się zachował na linii, obroniony rzut karny, ale abstrahując od tego, jak on wyglądał w bramce, to zdecydowanie Skóra był takim najjaśniejszym zawodnikiem, jeśli chodzi o grę ofensywną Arki. Fajnie, bo to jest młody chłopak. To jest chłopak, który, 2003 rocznik. Dokładnie, ale widać, że gra nie dlatego, bo jest młodzieżowcem, ale gra, bo wywalczył sobie miejsce w składzie. No właśnie, to chciałem usłyszeć. Dzięki właśnie, że to powiedziałeś, że rzeczywiście tutaj przede wszystkim jakość zawodnika i mam nadzieję, że dalej to nie będzie taki incydent, że będzie ten zawodnik się wyróżniał, bo ja też go tam typowałem do młodzieżowca kolejki, że się fajnie rozwinie, ale jakbyśmy nie zaglądali w jego metrykę, to myślę, że to jest równoprawny, nazwijmy to tak, zawodnik, który powinien tutaj grać mimo tego statusu młodzieżowca, że kto inny ten statut młodzieżowca powinien w tej drużynie zapełnić. Mhm. Igonen rzeczywiście występ, no, być może nawet najlepszy indywidualnie, jeżeli chodzi o tę kolejkę, tam jeszcze w końcówce była taka sytuacja, ale Mana też kapitalna interwencja reprezentanta Estonii. Wiesz co, najgorzej przy takich wyborach, najtrudniej jest docenić takiego piłkarza, którego dnia gra ostatecznie nie przełożyła się na wynik, bo gdyby jeszcze pod Beskidzie uratowało punkt po jego interwencjach, no to ja bym tutaj nie miał żadnych wątpliwości, dlatego ja, jeśli chodzi o MVP, wskazałem kogoś innego, ale Igonena doceniłem jako najlepszego bramkarza. Ale w drużynie pod Beskidzia, kto najlepszy?
Momentami mi się podoba. Nie, no i Gonen najlepszy, tak? To tutaj no, się jeśli bramkarz jest najlepszy i się przegrywa, to można no tak, jakieś tak, wnioski ale wyciągnąć, prawda? No niedosyt na pewno kibice no, górali mogą czuć i tak jak czuli niedosyt po całej tej poprzedniej rundzie, to ten ale tak, bo jeszcze kogoś, zaczyna. Żeby indywidualnie docenić, mm-hmm. no to Bernard, tak? Też młody chłopak i mm-hmm. obiecujący. Bartosz Bernard, oczywiście zawodnik pod Beskidzia. Kolejne spotkanie, o którym chciałbym powiedzieć, to mecz Puszczy Niepołomice z Górnikiem Łęczna, a więc Spadkowicz, który to spotkanie też zaczął bardzo źle. Złe podanie Szramowskiego i Koj wykorzystuje to wszystko w bardzo pewnym uderzeniu. Tak, jakby tak chciał tym kopnięciem zauważyć, że wywalczyłem awans do Ekstraklasy i nie dostałem szansy no to i wyładować całą złość. Pomachał tak? wszystkim. Nie, naprawdę, nie, kapitalne uderzenie i tutaj, ale rozczarował mnie Górnik, bo szczerze mówiąc, wielu piłkarzy, którzy grali na poziomie Ekstraklasy, może nie odgrywali wtedy najmocniej na takich pierwszoplanowych ról, no bo pierwszoplanowe role to był Lokiro, to był Śpiączka, to był Janusz Gol i jeszcze kilku innych zawodników. Ale no chociażby od takiego Sergieja Krykuna wymagam trochę więcej, bo już on wywalczył awans, zaliczył dużo meczów w Ekstraklasie i powinno to doświadczenie się przełożyć na jego lepszą grę, a tego jednak zabrakło. Można doceniać Puszczę, trzeba doceniać Puszczę za to, co pokazała, bo też przez część meczu grała w dziesiątkę, ale no ja jednak więcej wymagam od Górnika Łęczna. Trener Marcin Sasal w poprzednim odcinku taką dosyć kontrowersyjną opinię wyraził też, że Górnik do spadku. To też rozumiem, tak, że chodziło mi ale to chodziło tak, właśnie żeby również zwrócić o to, uwagę, żeby jasne. Zwrócić uwagę. No i tutaj mówimy o Krykunie. Krykun nie będzie reżyserem gry. Krykun jest zawodnikiem, który może gdzieś tam jakąś akcję zrobić, ale nie będzie tutaj... Ale on potrzebuje przestrzeń. Na jest Polska, jest Serano, są tak, jest ja myślę, że tutaj zbyt duże zmiany personale nastąpiły w tej drużynie i to widać gołym okiem, że to wszystko musi trochę czasu upłynąć, żeby to wszystko załapało. Ja nie wiem, czy to ta jakość zawodników pozwoli na to. Ja patrzę na Górnika pod kątem powrotu do Ekstraklasy, czy przynajmniej złapania się do szóstki. I stąd ta moja wypowiedź, że będzie bardzo ciężko to, żeby tą szóstkę tutaj w ogóle złapać. Pozostaną marzenia, a co będzie dalej? Puszczę, większość z nas, z was wskazywała tutaj na zespół, który spadnie, a Puszcza pokazała się z dobrej gry organizacyjnej, z dobrej organizacji gry, z dobrych sytuacji i z wykorzystania tego, co ma najlepszego. Rzeczywiście strzał Koja pierwszej marki, lewa noga, rzeczywiście fantastyczna w tym meczu, ale myślę, że jeśli by ta bramka nie padła, to i tak Puszcza mogłaby tą szalę na swoją stronę przechyli ze względu na to, że sporo więcej jakości od zawodników Górnika. Też początkujący trener i my jeszcze nie znamy trenera Prasowa z takiej samodzielnej pracy, bo okej, poprowadził kilka meczów w Ekstraklasie, ale raczej podjął się beznadziejnej misji ratowania tego zespołu. Było wiadomo, że Górnik pożegna się z najwyższą klasą rozgrywkową i możemy mieć o nim dobre zdanie, możemy słyszeć dobre opinie od ludzi, którzy wcześniej z nim współpracowali, od Jana Urbana na przykład, ale to jednak zawsze coś innego, kiedy następuje ta weryfikacja już w samodzielnej pracy na dość trudnym terenie, no bo mówimy o Wiśle Kraków, o słabej atmosferze i tak dalej, ale w Górniku Łęczna też kibice domagają się zmian na wyższym poziomie w klubie i trudno im się dziwić, no bo tam różne rzeczy się dzieją. Przemysław Banaszak, to Adam jako doprowadzącego magazyn Lig Egzotycznych, możesz to podsumować, przeniesie się do Uzbekistanu. Ciekawy kierunek. No ciekawy kierunek, tak, ale to też ciekawy piłkarz, tutaj szkoda. Wydaje mi się, że Karol Podliński to raczej będzie takie zastępstwo 1-1, bo piłkarz o bardzo zbliżonych parametrach fizycznych, ale też szkoda, bo ten Banaszak pewnie by sporo goli mógł strzelić. Słuchajcie. Na Karola Podlińskiego trzeba postawić. To jest zawodnik, który nie będzie dobrze funkcjonował w presji i to się stało między innymi w Lublinie po przyjściu trenera Stokowca. Tak to z obserwacji wynika. Natomiast Łęczna jest rzeczywiście takim miejscem, że wielu zawodników się odbudowało. Ja już tutaj dawałem przykład z Wolińskiego. Myślę, że Podliński tym samym szlakiem i tam ktoś jeszcze podążał, natomiast wydawałoby się, że to jest spokojne miejsce do pracy. Okazuje się, że już tak ci ludzie tam mają szarpane nerwy, że domagają się po prostu zmian i wszystkiego. Jakby taka sytuacja miała miejsce, nie wiem, w Chorzowie, czy w Krakowie, czy gdzieś, no to myślę, że byłoby to bardziej emocjonalne, a tam rzeczywiście tych kibiców na stadion nie przychodzi aż tylu i nie są to wielkie oczekiwania, aczkolwiek sytuacja, która jest w tej chwili, jest sytuacją trudną dla Łęcznej. Ja będę trzymał kciuki oczywiście za to, żeby tam się zrobił porządek i też
trener młody dostał szansę, ma szansę się oczywiście wykazać, ale naprawdę sytuacja jest mega trudna. Słuchajcie, to spotkanie się ułożyło idealnie dla Puszczy. No, jak ja bym był trenerem Tułaczem, to plan bym miał taki na własnym stadionie, gdzie wiemy, że to boisko jest mniejsze, że panowie, musimy jak najszybciej strzelić bramkę, ja autobus z tyłu. Mówimy o bramce Koja, fajny strzał, piękna bramka, ale dla mnie to, gdzie on odebrał jako lewy obrońca piłkę, jak był nakręcony na to, że idzie miał wysokim pressingiem, miał ogromną przestrzeń. Znam Michała, wiem, że to nie jest zawodnik, który uwielbia jako lewy obrońca grać wysoko pressingiem, więc on to wyczuł idealnie. Doświadczenie, tak? Grał kilkanaście spotkań w Ekstraklasie, zrobił to bardzo dobrze. I przyjechała drużyna, która od samego początku musiała gonić wynik. Drużyna, która uwielbia grać również z kontry. Tak grała ostatnie 3 lata, bo robili tak awanse z drugiej ligi do pierwszej, z pierwszej do ekstraklasy. Grali cały czas z kontry. Mówiliśmy o Krykunie, który on się sprawdza, ale jak on ma dużą przestrzeń za linią obrony. Jeśli drużyna jest cofnięta na własne pole karne, Krykun nie ma miejsca. To nie jest taki typowy dribbler, który potrafi wygrać pojedynek jeden na jeden. On raczej bazuje na przestrzeni, gdzie może dostać piłkę, pościgać się z obrońcą i tą piłkę dorzucić. W Niepołomicach nie miał miejsca na to, więc absolutnie ja nie jestem zdziwiony tym wynikiem. I ja uważam, że Górnik Łęczna to będzie taki średniak w pierwszej lidze. Stal Rzeszów też będzie średniakiem, bo Stal Rzeszów to jest bardzo ciekawy projekt. To będzie najbardziej rozrywkowa drużyna w pierwszej lidze. Przed tygodniem, jeżeli ktoś nie śledzi naszego magazynu, a jest fanem Stali, to polecam. Rozmawialiśmy z prezesem Rafałem Kaliczem. Też bardzo dalekosiężne plany tego zespołu. Dzisiaj o godzinie przed 12 sprawdzałem stan sprzedanych biletów. 5,5 tysiąca biletów już sprzedanych na ten najbliższy mecz z Wisłą Kraków. Dzisiejszy właśnie, który odbędzie się wieczorem, więc tam widać, że jest duży apetyt na piłkę. No i dostarczyli nam piłkarze Stali Rzeszów, łącznie z piłkarzami Chrobrego. No mecz kolejki, no to tak trzeba nazwać. 6 bramek, 4 z nich w ogóle w pierwszej połowie. Zmiany akcji, bo tam już Chrobry dwukrotnie prowadził, a musiał przecież w wyniku remisu bronić do samego końca. No i takich meczów się spodziewam, bo tak pamiętam też rundę rewanżową w drugiej lidze i Stal miała takie mecze, że nagle dwubramkowa przewaga, no to była żadna przewaga i później trzeba było gonić. Tak patrzyłem przez ten mecz, na ten mecz również przez pryzmat Głowackiego i chyba nie ma piłkarza, który w przypadku którego więcej by się wydarzyło w całej pierwszej lidze, bo to i 2 asysty, a na dobrą sprawę powinny być 4 asysty i sprokurowany rzut karny i później na koniec bramka samobójcza. I gdyby go potraktować jako taki symbol tego, jak chce grać Stal, no to właśnie chyba tak, żeby cały czas bardzo dużo się działo, ale ja temu kibicuję. Mam nadzieję, że częściej to będą 4 gole strzelone i 3 stracone niż odwrotnie. No bo jednak to jest młody trener, który no może ta wizja, którą on przedstawia, jest na swój sposób pociągająca, bo myślę, że wynikowców mamy pod dostatkiem wśród trenerów i to nie jest absolutnie nic złego, żeby być trenerem, który nastawia się przede wszystkim na wynik, ale też nie ma też nic złego, nawet lepiej, jeśli też patrzymy na to, jaka jest droga do osiągnięcia tego celu. Czasami nawet ta droga jest ważniejsza niż osiągnięcie samego celu i tutaj myślę, że na tej podstawie może bardzo dużą karierę zrobić szkoleniowiec Stali. Oczywiście może zrobić, natomiast ja mówię tutaj, chcę powiedzieć o zbalansowaniu takiego czegoś ofensywa w stosunku do defensywy. Proszę zobaczyć, jakie bramki traci Stal. Zresztą ja też miałem przy okazji swojej pracy też z trenerem, konkurowaliśmy tam w trzeciej lidze i też graliśmy jakiś tam mecz i trener poświęca wiele rzeczy na ofensywę. Ta ofensywa rzeczywiście jest budująca, no są widać, fajne akcje, tak. To wszystko widać i to jest widowiskowe. Natomiast efekt jest taki, zobaczcie, jakie bramki stracili. Rzeczywiście przypadkowa bramka, jeśli chodzi o ten rzut karny, bo ja tam jeszcze sprawdzałem i rzeczywiście piłka uderzyła w rękę poza obrysem ciała, to co w tej chwili UEFA mówi. Rzeczywiście tutaj nie ma żadnej dyskusji i no, myślę, że też no, bramka stracona, druga kuriozalna. Tak? Rzut z autu, jeden napastnik w polu karnym, 6-7 zawodników Stali i strzelamy sobie samobuja z autu wrzuconego. Myślę, że trzeba więcej czasu też na tą defensywę poświęcić. Rozumiem, że wszyscy chcą oglądać dużo bramek. No mieliśmy dużo bramek. Ja typowałem Stal jako czarny koń, ale jeżeli
Tak jak zresztą prezes, właściciel tutaj mówił, że po cichu marzy o awansie i ten zespół jest budowany w tym celu, to myślę, że no tak, tak się nie da. Jednak, tak się nie da awansować. Nie, bo to jest tak naprawdę różnica podejść, bo to jest podejście typowo trenerskie, u mnie jest podejście typowo dziennikarskie, gdzie trener myśliwiec zawsze będzie pieszczochem mediów, zawsze będzie jeszcze udziela całkiem barwnych wypowiedzi, no to tym bardziej. I moim zdaniem dla każdego... Dajecie się kupić po prostu. Nie, moim zdaniem wypowiedzi są w ogóle takie dla każdego jest niestandardowe. Tak? Mnie też to się podoba, ja tydzień temu nawet być może tak, ale ja widzę to, co jest na boisku, dlatego o tym mówię, tak? No, bardzo dobrze, myślę, podoba mi się podejście z obu stron. Ja bym był wkurzony, jakbyśmy stracili bramkę w końcówce meczu, prowadząc 3-2 z autu, gdzie jest jeden napastnik, a nas 6. No, myślę, że bym wkurzony. Ale zresztą takie bramki też mój zespół tracił i na pewno chodziłem tydzień czasu zły. Popatrzmy na statystyki. To jest kwestia samopoczucia. Obrońców, którzy tworzą tą linię obrony. To są zawodnicy, obrońcy, którzy w swoich statystykach mają bardzo dużo asyst, bramek. Sam Głowacki 7 trafił, Głowacki miał 9 goli w poprzednim sezonie, łącznie z Pucharem Polskim, ale wszystkie z rzutów karnych. Tam nie było ani jednej. Bardzo dużo asyst i to jest styl trenera Myśliwca, to jest styl bardzo, bardzo ofensywny. On chyba nawet swoją przygodę ze Stalą Rzeszów zaczął od 1-5 z drugim Lechem. Tych wyników na poziomie drugiej ligi naprawdę było dużo, gdzie te bramki stracone nie zawsze równały się ze strzelonymi, ale tych bramek padało dużo. Stal się będzie dobrze oglądało. Na 100%. Jestem pewny, że to będą takie mecze, gdzie będzie padało dużo bramek. Na tą chwilę wydaje mi się, że po takim spotkaniu z Chrobrym trener Myśliwiec ma ból głowy. Co jeszcze można w ofensywie poprawić, żeby strzelić o tą jedną bramkę więcej niż poprawić grę defensywną? Co tu można jeszcze? Jak tu można strzelić było czwartą bramkę, ale nie stracić trzeciej, nie? Od tego może zacząć. No nie, to czasami jest pułapka, tak? I może rzeczywiście trener też w nią wpaść, ale póki jest taka ekscytacja. Póki jest wynik, to wszystko będzie okej. Zawsze to będzie się do tego sprowadzało. Resowia, to jest drugi zespół z Rzeszowa, ale akurat tam nastroje trochę gorsze po tym, co się wydarzyło w poniedziałek. Zagłębie Sosnowiec wygrało ostatecznie z Resowią, mimo tego, że to zespół z województwa podkarpackiego objął prowadzenie bardzo szybko, bo już w drugiej minucie spotkania. Natomiast Zagłębie, które też ma nie mieć łatwego sezonu, przed tygodniem chyba Szymon Janczyk znowu patrzył się na Zagłębie. Nie pamiętam, kiedy Zagłębie miało łatwy sezon. Się strasznie na Zagłębie. Chyba jak robili awans, ale to było dość dawno. A Zagłębie pokazało, że rzeczywiście nie ma zamiaru składać broni. Ważne zwycięstwo na inaugurację. Tak, rezerwowi też dołożyli swoje. Ta kadra może rzeczywiście jest w końcu na tyle szeroka, że coś tam się uda zrobić. Na końcu jak trwoga to do Szymona Pawłowskiego, jak to często bywało, może w ostatnim czasie rzadziej, ale może też ten nowy sezon będzie dla Szymona takim nowym otwarciem i w zasadzie trzecią albo czwartą już młodością. Na pewno tutaj też będzie takie ważne, żeby trochę uciec od tych aferek, czy też afer z tym młodzieżowcem i tak dalej, od jakiegoś tam takiego... No ciężko będzie pobić ten rekord. Nie? No tak. No, na pewno, ale... Myślę, że działacze znajdą inny pomysł, żeby głośno znowu było. Chociaż w piłce ręcznej 16 sekund to jest epoka. Ale chodziło mi o to, że jak ktoś się mnie pytał, jaki jest najgorzej zarządzany w Polsce klub, to oczywiście konkurencja jest bardzo duża i okresowo ktoś tam mógł przejmować te palmy pierwszeństwa, nie wiem, Radomiak w pewnym momencie i tak dalej, ale na koniec to wydaje mi się, że najgorzej zarządzanym klubem było Zagłębie Sosnowiec w przekroju ostatnich kilkunastu miesięcy. Czyli można zmienić organizacyjnie, jak tak. Wykropkować i wpisać coś innego. Tym bardziej, że ten, co tam miał być wykropkowany, to zrobił duży postęp organizacyjny. Zgadza się, bardzo duży. Tak. I no, chciałbym też, żeby Zagłębie wyglądało trochę inaczej, bo tam potencjał mimo wszystko jest. Pamiętajmy, że przenoszą się na nowy obiekt, że jest budowa w ogóle całego kompleksu w Sosnowcu. No, chciałoby się, żeby to się zgrało też z wynikiem sportowym. Budowa, która zmierza do realizacji zakończenia tej budowy. To prawda, to w końcu. To wygląda bardzo dobrze. A Resowia, bo Resowi raczej też przed sezonem mówiono, że to może być zespół, który może mieć duże problemy, żeby się utrzymać w ogóle w tym sezonie. Ja chyba ostatecznie dałem go do tej trójki w jakiejś innej sądzie, że może spaść z ekstraklasy, ale to jest tak naprawdę zespół... Z pierwszej ligi.
Tak, z pierwszej ligi. Zespół, o którym najtrudniej mi coś jednoznacznie powiedzieć, czy wytypować go, i pewnie z tego powodu, z tej niewiedzy troszeczkę, w którą stronę to pójdzie, wynika to, że siłą rzeczy go tam wrzuciłem, bo wydaje mi się, że jest o tyle specyficzny sezon na zapleczu Ekstraklasy, że żaden zespół tak mocno nie odstaje. Że o ile wcześniej były takie sezony, że mogliśmy o tym powiedzieć, no to o tyle teraz jest, może ten poziom nie będzie, niekoniecznie on będzie bardzo wysoki, ale na pewno jest wyrównany. Tak? Myślę, że Resovia, króciutko Rafał, Resovia ma szansę tutaj środek tabeli złapać i być takim solidnym zespołem, który ciuła te punkty, i ja na to liczę. Natomiast wracając do Zagłębia, na chwileczkę, Szymon Pawłowski. Uważam, że zagrał bardzo dobre spotkanie, ale ja pod tym kątem, że jakość tego zawodnika jest wyraźnie ponad tych wszystkich dookoła, tam co dookoła niego biegali. Technicznie na pewno. I to jest dla mnie z jednej strony super, dla Szymona gratulacje, ale trochę dla innych zdecydowanie więcej się spodziewałem i no troszeczkę ubolewam na tym poziomie. Słuchajcie, w pewnym polskim klubie drugoligowym ostatnio powiedział, no, że zawodnik, który ma już 30 lat, jest bardzo, bardzo stary. A kto tak powiedział? Prezes? Prezes. Ale generalnie Flavio Pańszą w Ekstraklasie strzela bramki. Szymon Pawłowski. Ta jego bramka z poniedziałkowego spotkania, szczerze powiedziawszy, no, może nie była efektowna, niesamowicie. Mówmy się, że obrońcy nie przeszkadzali. Nie przeszkadzali, ale on do samego końca wiedział, co to zrobić, jak oddać strzał. W tym środowisku, wyglądał po prostu. I słuchajcie, to trzeba się przyjrzeć do końca, bo tak gołym okiem tego dobrze nie widać, ale ta piłka była zagrana między nogami obrońcy. On wiedział, że musi tak oddać strzał, żeby Pindroch został w blokach, i dla mnie wielkie brawa dla Szymona za tą bramkę. A wracając do Resovi, chcą postawić na młodzież, bardziej odmłodzić drużynę, i ja wam powiem, druga bramka, zagranie piłki po szerokości boiska, no, to tylko i wyłącznie młodzi zawodnicy będą popełniać. Nie pamiętam dokładnie, kto to zagrywał. Banaszewski przejął tą piłkę, ale to są takie błędy, które drużyna Resovi może popełniać. A tacy zawodnicy właśnie jak Szymon Pawłowski, Max Banaszewski będą to wykorzystywać, i tak padła bramka na 2-1, która zamknęła wynik spotkania. Przechodzimy sobie do waszych wyróżnień, panowie. Najpierw może Roki. Wyróżnienia Rokuszewskiego, tak sobie nazwaliśmy tę rubrykę. Roki, będziesz miał szansę się teraz odnieść do tej grafiki, która za momencik się ukaże. Już tutaj kilka słów powiedzieliśmy o Kacprze Skurze, choćby jeżeli chodzi o młodzieżowca. MVP kolejki wybrałeś jednak Michała Koja. Tak, bo bardzo mało zrobił w ofensywie Górnik Łęczna. Wynikało to pewnie ze słabości troszeczkę drużyny, która spadła z Ekstraklasy, ale wydaje mi się, że solidny, łamany na bardzo dobry mecz w defensywie Michała Koja plus piękna bramka, która rozstrzygnęła o wyniku spotkania. No to taka kandydatura, która sama siebie broni. O bramkarzu już dużo mówiliśmy, Igonem bramkarzem kolejki niemal u wszystkich panów, bo teraz zobaczymy sobie jedenastkę Rafała Grudzickiego. Całą jedenastkę nam tutaj Rafał przygotował. MVP też możesz zdradzić, kto według ciebie został, ale najpierw zacznijmy sobie od tego składu. Dwa słowa komentarza poproszę. To przede wszystkim wybrałem zawodników, którzy wpisywali się na listę strzelców lub na listę asystujących zawodników, i jedynie Szur i Lukoszek nie znaleźli się w tych statystykach, ale Lukoszek był jednym z nielicznych zawodników, który próbował coś dać ofensywnie swojej drużynie. Jeśli chodzi o Przemka Szura, no to już dużo też powiedzieliśmy, że okej, nie miał dużo do roboty w tym spotkaniu, ale występ jak najbardziej na plus. Grolik strzelił bramkę, jak na stopera to jak najbardziej duży plus, dał ofensywnie coś swojej drużynie, w defensywie też raczej się nie mylił. Zastanawiałem się nad MVP, na początku napisałem o Skurze, później gdzieś przez myśl przeszedł mi Roginicz, ale on nie rozegrał 90 minut, okej, 45 minut kapitalne w jego wykonaniu, ale
rozmawialiśmy. Dla mnie Igonen był najjaśniejszą postacią w kolejce. No niestety, tak jak powiedziałem, trochę pod prąd. Jego drużyna nie wygrała. On tym bardziej jest bramkarzem. Stracił tą jedną bramkę, ale uważam, że był takim najjaśniejszym punktem w tym spotkaniu i w ogóle w tej kolejce, gdzie jego indywidualne umiejętności były tak bardzo pokazane. A na koniec to jest nagroda indywidualna. No też nie można być Josue, tak, i twoja drużyna zajmuje 10 miejsce w tabeli, a ty jesteś doceniany na koniec. Tutaj nie ma co się tego czepiać. Zgadzam się. Marcin Sasal, trener Marcin Sasal, i tutaj będzie oczywiście klasycznie, nie na grafice, znaczy na grafice, ale takiej. O właśnie. Znowu na trybuna. Nie. Teraz było tak w domu i podczas czwartego seta z Iranem, więc trochę byłem zdenerwowany, więc pobrazgrałem trochę. Rzeczywiście, postaram się. Ja nie wiem, mam na komputerze zrobić, ja umiem. Nie, ja naprawdę przekazuję grafikowi, żeby w ten sposób to pokazywać. No, rozumiem, no dobrze, że wytłumaczyłeś. Bo... Ale bardzo ofensywny, bo to widzę, Roginić na szóstce. To właśnie, starałem się tutaj upchnąć wszystkich na swoich pozycjach, ale mi się nie udało po prostu tego zrobić. I tak od początku, no rzeczywiście Bursztyn, no już mówiliśmy o tym, że dużo szczęścia i chcę zobaczyć, jak to się przełoży później na umiejętności, że rzeczywiście to się pokryje później i rzeczywiście sporo wybroni, a nie również ta ilość szczęścia będzie duża. Koi rzeczywiście bramka, Szufryn, myślę, że Ostoja Sandecji, to klasa tam, sytuacja, które no, wyczyścił i wybronił tam, no, to też świadczy o tym, że dało to, że Wisła nie potrafiła wygrać tego meczu. Kamiński również, doświadczony obrońca tutaj Odry, i też myślę, że tutaj mimo tej porażki to jest jasny punkt w tym klubie. Również tutaj Sitek, który no można powiedzieć, że się wyróżniał tutaj w Podbeskidziu dla mnie. No skóra, jeszcze gola wszyscy... mu zabrakło pewnie, tak? Zabrakło gola, no. Ale tutaj patrzyłem i naprawdę tutaj fajnie to wyglądało, z dużą progresją, i będę dalej po prostu patrzył na rozwój tego zawodnika. Skóra, wszyscy o tym mówiliśmy, że rzeczywiście świetny debiut młodego chłopaka. Szymon Pawłowski, klasa sama w sobie. No i tutaj no, dwie rzeczy na dziewiące, Skrzypczak i MVP tutaj, no bo naprawdę podjąć taką decyzję w meczu to nie jest sytuacja przypadkowa i ja myślę, że też wielu trenerów, wielu młodych trenerów docenia to w treningu, że stara się ułożyć jednostkę treningową i zawodnikom zwracać uwagę na podejmowanie decyzji, na szybkość podejmowania decyzji, ale też na rozliczanie z tego, żeby podjąć tą dobrą decyzję. Tak samo jak mówiłeś, że trzeba piłkę zagrać między nogami, żeby ona znalazła drogę do bramki i że to jest jakość i że zawodnik chce tam strzelić, tam gdzie sobie wymyślił, tam chce to zrobić, a nie zamknąć oczy i tylko na siłę strzelać, że to tego będziemy tutaj wymagać na boiskach pierwszoligowych widzieć. Olejarka, jeśli chodzi o Stal, myślę, że bardzo dobry występ. Było go pełno wszędzie, zmieniał pozycję, był uczestniczył przy tych sytuacjach ofensywnych, też jakąś tam asystę drugiego stopnia, więc naprawdę wyróżniający się. Ja też o nim myślałem w kontekście MVP. Zawodnik. Aż tak, okej. I został jeszcze... Ktoś został? Chyba Sitek był. Błachewicz. No myślę, że to jest też młodzieżowiec, którego ja też tam doceniłem i tam dwójkę pozwoliłem sobie tych młodzieżowców tutaj wyróżnić. Bo rzeczywiście też bardzo dobry występ młodego piłkarza. Ja myślę, że też będę patrzył na jego rozwój, bo wygląda to dobrze. I tak jak powiedziałem, tych dwóch młodzieżowców nie powinno tego wypełniać tego obowiązkowego statusu młodzieżowca, tylko są pełnoprawnymi zawodnikami, jak wszyscy pozostali. Komplet wyników pierwszej kolejki sobie teraz zobaczmy i od razu za momencik także to, co wydarzy się już za kilkadziesiąt minut, także za moment grafika z drugą kolejką. Komplet wygląda raz jeszcze tak. Mecz kolejki w Rzeszowie, Stal Chrobry. Było kilka zaskoczeń, albo przynajmniej niedosytów, tak jak choćby porażkę UKS-u, czy też remis Wisły Kraków. A druga kolejka zaczyna się już o godzinie 18. Zerknijmy sobie, jak wygląda to na ten weekend. Panowie, wasz mecz kolejki, takie spotkanie, które może być najciekawsze?
Szczerze mówiąc, do piątej kolejki chyba każdy mecz z Udziałem Wisły Kraków będzie dla mnie najciekawszy, bo to po prostu jest jakieś zjawisko Wisła na poziomie pierwszej ligi i jestem bardzo ciekawy, w którym momencie to, w którą stronę to się potoczy, bo pewnie piłkarsko znajdziemy lepsze widowiska, może ten mecz GKS-u tych z ŁKS-em Łódź, ale no dla mnie pewnym fenomenem jest Wisła i tutaj każdy mecz będę oglądał na pewno. Rafał? Absolutnie, też pod tym się podpisuję, ale taki mecz, który również będzie ciekawy, patrząc na formę obydwóch drużyn, to jest GKS Katowice, Brugbet, Termalika. To ja bym tutaj się podpisał pod tym. Uważam, że to spotkanie może być bardzo ciekawe. GKS Katowice kontynuuje tą swoją fajną serię z poprzedniego sezonu. Fajnie weszli w sezon, a doskonale też wiemy, na co stać Brugbet, o co grają. Więc myślę, że w Katowicach to będzie taki mecz, który śmiało możemy powiedzieć, że to będzie spotkanie kolejki. Trener? No, ubiegliście mnie rzeczywiście GKS Brugbet. Mimo tego, że ja uważam, że 10. kolejka, po 10 kolejkach będziemy wiedzieli, jaka to jest siła, kto będzie się liczył w walce o awans, kto gdzieś tutaj będzie okupował te strefy dolne i będzie szukał punktów, żeby się utrzymać. To mimo tego, że no, chcę zobaczyć, czy te Katowice to tak trochę przypadku wykorzystania słabości przeciwnika, czy rzeczywiście to jest już drużyna, która coś tam będzie chciała wyżej, bo pracują dość długo z tym samym sztabem i myślę, że ta powtarzalność, te rozwiązania są już jakieś tam wypracowane i jestem ciekaw, jak to będzie z Termaliką, ale myślę, że też jest sporo też ciekawych meczów i będę patrzył, jak sobie Stal tą ofensywą poradzi w Niepołomicach, gdzie jest specyfika grania, gdzie jest mało miejsca i gdzie puszcza będzie nastawiona na wynik, czyli pragmatyzm czy nowoczesność. Panowie, bardzo wam dziękuję za tę dyskusję. Będzie się działo przez najbliższe dni w pierwszej lidze. Trener Marcin Sasal. Dziękuję. Rafał Grodzicki. Dziękuję bardzo. Mateusz Rokuszewski. Dziękuję. Dziękuję. Bądźcie z nami także za tydzień w piątek w magazynie Pierwsza Klasa. Trzymajcie kciuki za swój pierwszy oligowy klub. Nie możesz oglądać kanału sportowego na YouTubie? Nasze programy w formie podcastów znajdziesz w Empik Go.